Siemaneczko nieroby, z tej strony Buddy, witam was serdecznie w Fishing Barents Sea. Moi drodzy, czekałem długo na to, żeby trochę ponaprawiali tą grę, połatali ją, ten Astrogen Entertainment i Minsk Games. Trochę ją naprawili. Zobaczymy jak bardzo, więc wydaje drugi sezon Barentsa. A dlaczego? Po pierwsze, dostaliśmy jeden dodatek i zwiększenie floty, którą pokażę. No niestety, będę musiał zacząć od nowa, ale to raczej nie jest jakimś tam problemem. Po prostu ja pokażę wam. Od początku pójdziemy sobie spokojnie. Nowa kariera. Polepszyli trochę tutaj tą grafikę, bo kiedyś byli tylko w tych strojach jak ta kobieta pomarańczowych. A samouczka nie bierzemy, bo to nie ma sensu. Weźmiemy pana kapitana. Oczywiście tu zmieniamy na Buddy. Standardowo. Buddy. Czy coś dodali? No chyba raczej nie. Jak nie ma żadnego intra, nie ma nic. Chyba nie ma. Zobaczymy. Jesteśmy w Hamest. Tym swoim. Tak, chcę. I od razu wam pokażę. Moi drodzy, dok. Kup łódź. Oczywiście standardowo mamy dorsze, plemniaki, rdzawce, karmazyny. Teraz możemy łapać na sznur. Flota, co nam się zwiększyła, jest easy albo yazi. Jak widzicie, taka jakaś motoróweczka. Bardzo ciekawa. 180 tysięcy kosztuje. 4,5, 2,5. No, 4 haki mogła mieć. Tutaj też 4 haki. Później jest Tobi, którego też nie było, jak widzicie. Co może łapać? 2 haki. Później jest Felborn. Felbaun. On był, ale później dodany. Był jakiś tam aktualizacji. Siarken. Siarken był. Jak się nie mylę. Tak, Siarken był, bo tutaj jest ten na sznur. Pamiętam, że ja Siarkenem pływałem. Później co? Selfie. Selfie nie było. Jak widzicie. Selfiego nie było. Kolejna łódź. Sharky. Sharky jest też również na haki. Dużo, dużo dodali łodzi na haki, naprawdę. Jakiś napraw. Wygląda jak ten solski, tak? Siark, nie Siarken, przepraszam. Felbrown. Stara taka łódź typowa. Wipke Catherine. On był. Nic się nie zmienił. Chyba, że coś na środku pododawali. Tego nie było, moi drodzy. Na tą łódź się będę czaił, bo ta łódź jest z dodatku. I dzięki dodatku możemy łowić kraby królewskie. Ja teraz bardzo długo zacznę łowić właśnie te kraby królewskie. Ale muszę mieć starszego. 5 baniek. No trochę potrzeba. Tej łodzi również nie było, jak widzicie. Jest to jakiś tam
Snarset. Moby D. Wygląda również taki jak stary kuter rybacki. Również na haki. Wiadomo. Lunar Bow. No i Hermes. No i Hermes. Moi drodzy, mam nadzieję, że te trałowanie... trałowanie? Przepraszam. Tak, trałowanie te pelagiczne naprawili. Bo jest koszmarne. W pierwszej serii bodajże ciężko mi było. Teraz mamy Hermesa. Zobaczymy. Do tej łodzi nie doszłem. Kosztuje 20 baniek jednak. Co z ulepszeń? Ulepszenia na razie mógłbym... Ciekawe, czy... Nie mogę tego, nie. 20 tysięcy to się wypukam. Nie chcę na razie nic. Radar 250 metrów za 4,5 tysiąca. Możemy sobie wykupić. Limity na razie nie potrzeba. Szperacz za 9,5. Masz tu lepszy standard. Masz. Co daje masz, bo zapomniałem. Nie. Czekaj. Co daje maszt? Kurde. Zapomniałem. Aha, to mam na wyposażeniu. Co tu jeszcze można byłoby? To możemy zamknąć. Targ rybny. Macie, widzicie, mamy krab królewski, dorsz, plemniak, makrel, ardzawiec, karmazyn. Jakie mamy sznury? 250. Nie, ja chcę sprzedać te sznury. Nie chcę tych sznurów. Chcę kupić te sznury. 20 tysięcy, really. Ale dałem ciała. Dobra, kupiłem te dwa. Szlak by trafił. Wystykałem się z pieniędzy. Widzicie? Mamy ten drewniany. 200 tysięcy kosztuje nóż. 15 tysięcy do skrobania. Mamy jakiś tam drewniany. To na razie. No dobra, no to co, moi drodzy. Zobaczmy w książce kapitana. Lato. Sierpień. Właśnie rozpoczął się sezon na plemniaka. Samorząd tu terytorialny zwiększył połów okrucznej teorii. Cena plemniaka za 120. O, 20, dobra. Na co plemniak. Chciałbym zobaczyć, na co plemniak jest. Zobaczmy na mapę. Kogo dam? Kurczę, dawno nie grałem. 20 km musimy przepłynąć. Zamknijmy to. Gdzie to było? Chyba na mapie było. Wszystkie gatunki włączymy. Dobra. Plemniak. Na co plemniak łowił? Kurczę. Naprawdę zapomniałem. Moi drodzy, zapomniałem. Ale coś naprawili, bo widzę, troszkę graficznie jest lepiej. No dobra, no może Wikipedia. Historia, połowy pierwsze, główny interfejs. No dobra, no. Czekaj, tutaj jest ryba, plemniak. Jakoś najlepsze. Przynęta.
Krewetki. A, właśnie. Plemniak to jest. Czekaj, to jest plemniak? 60% dosz, dalej plemniak 15%. To nie to. Krab. Plemniak 20%. Kryl. Plemniak 15%. No makrele, plemię. W rdzawce bym złapał na więcej. 25% na plemniaka. No dobra. Makrele. Mam nadzieję, że mi starczy. No dobra, mapa. Targ rybny. Cena. Kurde, 1500, dobra. Co tu mamy? Makrela, tak? Dobra. Dobra. 2000 mi zostało. Trochę przechlapaliśmy sobie tym połowem. Oho. Haha. Jak to skrzypi wszystko. Co tu mamy? Wow, ty naprawili naprawdę, bo mgła teraz jest potężna. Co to jest? Sygnał. No, sygnał też ciekawy. Aha, potroszenie. GPS, pogoda. Ustaw sprzęt. Kurde, dawno żeśmy nie grali. I zaczynamy od początku. No trudno. To będziemy cisnąć od początku. Czekaj, pewnie tu. Tak, tutaj. No to lecimy. Aha, nie możesz, dobra, jeszcze nie wypłynęłem. Zobacz, idziecie. Czyli nie można, musimy wypłynąć. Pobawimy się trochę jednak teraz w tego. Spróbuję wszystko jakośkolwiek omówić. Zbyt często również nie możemy łowić. Pamiętajmy, że żebyśmy nie... łowisk nie poniszczyli. Damy radę teraz? Tak. Jezus kochany! Zmienili, bo kiedyś można było normalnie wpłynąć, teraz już widzę, że nie bardzo. Dobra. Jedna mila morska, 1,6, no dobra. Płyń. Dobra, ustawiamy sprzęcior. Może dość spokojne. Gdzie będę zaraz popłynąć? Popłynę trochę dalej.
No dobra. Rozstawimy teraz tutaj sieć. Ciekawe, czy... Czy zmienili? I można na przykład spać tutaj. W piecu można rozpalić standardowo. Młotek do zatopienia, chyba łajby. No to tak... Trzy tony możemy wziąć. I czekaj, kiedyś tu było 1 godzina 250 haczyków. Godziny 3, 4, 5 godzin płynę. 5 godzin płynę, dobra. Dziesięć godzin snu, to będzie 15, 20. Dobra, 6. 10. Pomij. Żółty. Dobra. Ale zanim dopłynę, to trochę minie. Naprawdę ta mgła teraz trochę utrudnia życie. Dobra, płyniemy teraz na otwarte morze. Zobaczymy, czy dobrze wyliczyłem, czy dobrze jeszcze pamiętam. 22 godziny potrzebowaliśmy, żeby wyciągać haki. I zapomniałem, jaka ta łódź jest wolna.
No ale 20 węzłów, jak przepłyniemy, odblokujemy kolejną licencję. I wtedy odblokujemy może jakieś łodzie. Spróbujemy z tymi nowymi. Zobaczyć, o ile nas będzie stać, oczywiście. No i oczywiście do krabów. Chciałbym do krabów dopłynąć. Jak to wygląda masakrycznie. Dobra. Popłyńmy sobie w tą stronę i w tą i tu gdzieś. Nie, to za daleko. O, tu jest jedno. Dobra. I sobie popłyńmy. No te. Aha, nie mogę wykonać 100 metrów, tak? No to dobra. No to tu. No i płyńmy. No i dobra. Gdzie są moje haczyki? Tam jest, dobra. Ej, gościu, tam są moje haki, motorówką płynie, no co za luj. Pamiętajcie zawsze od strony backburty, czyli od tej zielonej. Oczywiście w komentarzu możecie napisać, czy się pomylię, czy to backburta, czy sterburta. Chyba backburta. Więc zwalniamy. Ach, jeszcze ta mgła przeszkadza. No tafaj. Później wam wyjaśnię, o co chodzi też z tymi hakami oraz z nożami. Czy masz... Czy chcę wyciągnąć nóż? He, szybko! Coś zmienili? Nie! Szlak! Dwie ryby straciłem. Ale dobra, musimy się przyzwyczaić. Idealnie. Na razie same karmazyny łapię. Dobra.
Musicie trafić po prostu, czym kółko... ładniejsze... Czym mniejsze kółko, tym lepiej. Ach! Dobra. Żółte to jest po prostu takie... Dobrze idzie. Hu, hu, hu. Jak nigdy. Hu, hu, hu. Ładnie zebrałem. Tak, oczywiście, że chcę wypatroszyć. No, ciekawe, czy zmienili wypatroszenie tych ryb. O, jednak nie. Czyli cyk. I lecimy starannie. Czym lepsze wypatroszenie na ryby? Tym lepiej. Cztery gwiazdki, jak widzicie. Dobra. Następna rybeczka. Cyk. Lecimy, lecimy, lecimy starannie. Start. Pamiętajcie, czym lepiej wypatroszycie te ryby, dostaniecie lepszą cenę w skupie. Możecie ich nie patroszyć. Czyli od punktu do punktu nie ma już ryb, 2200, 800 kilo tylko możemy zebrać jeszcze. To trochę słabo. Dobra, płyniemy do drugiego haku. Drugi hak mamy tu. To sobie pyknijmy. O, aha, 100 metrów zapomniałem. Cyk. Dobra. Dobra. Tam są haki. Dobra. Zobaczcie, widzicie, już mamy ładownię prawie pełną. Szkoda mi tych ryb, tych, które wyciągnę. Chyba będę musiał zainwestować w większą ładownię. Jak widzicie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ciekawe, czy coś jeszcze dodali. Na pewno będziemy odkrywać to poza w czasie nagrywania, w czasie robienia nagrywki. Byli fani tej serii, więc również będę ją nagrywał. Będzie się ukazać może na przemian z Kostukrzionem. Zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie długa? Nie mam zielonego pojęcia. Będę chciał po prostu pokazać wszystko. Czy coś wyjdzie nowego? Jeżeli wyjdzie coś nowego, to również ponagrywam. Więc zobaczymy. No. Mamy na razie naszą starą łódeczkę po dziadku. No to samo łóżko nam opisuje, że po prostu
Ach. Pudło. No dobra, skupmy się. Cyk, idealnie. Dobra, skupiajmy się. 8%. Ważne, żeby być na plusie. Aj! Zawsze robiłem tak, że dwa, jeżeli mamy małą łódź, tak tutaj tą, róbcie tak, że wyławiacie na przykład dwa sznury i miejcie dwa dodatkowe, że po prostu płyniecie do tego i nie jesteście stratni. Rozumiecie? Zostawiacie pełne. Zostawiacie pełne i nie jesteście stratni, bo każdego dnia coś tam po prostu tak. Wyciągacie. O. Bardzo. Bardzo miło. Okej. Okay. No, mało tutaj mamy, ponieważ mamy małą ładownię. Jakbyśmy mieli, to zobaczcie, byśmy mieli ponad tam 3 tony, jak nie lepiej. Także. Tak, chcę od razu wypatroszyć te 700 kilo. Pam, lecimy. Cyk. 4 gwiazdki. 5 gwiazdek daje nam chyba plus 30 kosztu dodatkowego. Więc tak za bardzo stratni nie będziemy. Najmniej dostaniemy, gdy po prostu jesteśmy. Jak najmniej gwiazdek mamy. Równe 4, wyjdź. No i dobra. V. No i to. Płyniemy do portu od razu. To będzie ciach. Pam. O, jakieś statki. Kiedyś takich statków nie było, pływaliśmy po prostu sami. Zobaczcie, jesteśmy. Jak się ciężko porusza ta łódź wyładowana. Zaraz zobaczymy, ile mamy przepłynąć. Zobaczcie, mamy już 1,6 km zrobione tym brygiem. No miejmy nadzieję, że zdobędziemy jakieś, nie wiem, 5-10 tysięcy. To by się w końcu nam opłaciło. Zobaczymy, zobaczymy. No i tak będzie wyglądać mniej więcej całość tych połowów. Gra nie jest może jakaś tam porywająca. Po prostu musimy dojść jak najwięcej do tego. Ja będę sobie tam grał poza odcinkiem oczywiście, moi drodzy. Będę wam pokazywał. Na razie. Zwolnić, czasami trzeba zwolnić.
Teraz chcę za tego. No i tu macie, widzicie. Mamy jednego dorsza, sprzedamy go za 159,861 kredytów. Plemniaka mamy za 6009. No to ładnie, karmazyna. Widzimy, dobrze wyszliśmy. Sprzedaj. I tu mamy, łącznie dostaliśmy 49 tysięcy. Bardzo pięknie. Jak widzicie, tu mamy pierwszy nasz połów. Mamy rozpiskę całą i tak dalej. Tak, widzicie, tutaj mamy nawet, że na przykład świeżość, mamy, ryby się psują, także uważajcie też na to. Macie 2261 i 1000, ten, a pójdźmy sobie na przykład do doków. Mamy 51 tysięcy, możemy kupić za ulepszenie do 39,1 za 14. Napraw kadłub nie trzeba, paliwo na razie, dobra, za ile? Za 500 kredytów kupię, nazwę łodzi nie będę kupywał, za 10 tysięcy długość, szkoda, że nie możemy sprzedać tych łodzi, to co kupimy, nie wiem jeszcze jak sprzedać, naprawdę nie wiem, no ale trudno. Ulepszenie jest o tonę i musimy kupować sobie po kolei. Nie możemy od razu trzeciej czy drugiej. Możemy od razu, widzicie, musimy wydać dość dużo pieniążków. Na pewno kupiłbym silnik lepszy na razie. Radar mamy, limit połowu możemy wykupić. Tu mamy limity połowu, oczywiście szperacze na razie nam niepotrzebne. To tylko na razie po prostu ten, ale oczywiście ładownie kupimy, bo to jak widzicie. Właśnie nie wiem, właśnie teraz pytanie. Teraz się właśnie sprawdzimy to na następnym odcinku, moi drodzy. Jeszcze tylko kupię, a zobaczymy, 30 tysięcy, 1000 mi zostanie. Nie, nie, nie mogę tak dużo wydać. Ale kupimy to. I teraz, pójdźmy na targ rybny. Spis przedmiotów, dębowy za 10 tysięcy, ale na razie nie będę kupywał. Ja chcę zobaczyć, ile mogę tych haków mieć na tym, na tej łodzi. A tutaj jedynie się dowiem, to tutaj. Ty możesz mieć 4, maksymalnie sznurów 4. Maksymalność długość sznura 1000. Czyli mogę mieć te po 1000, tak? Sznury. Kurde, mógłbym mieć 40 tysięcy, 20 tysięcy, jeden mógłbym mieć sznur dodatkowo. Trochę lipią, dobra, zbieramy. No dobra, to... O właśnie. Pytanie, czy... No dobra, to tak, o, znowu jeden, drugi. Trzynaście tysięcy nam zostało. Wypłyniemy w morze jeszcze. Nie chcę uszkodzić na razie tej łodzi. Niepotrzebne koszta. Nie, 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 nie. Ciężko się operuje teraz tą starą łodzią.
Zwiększyliśmy ładowność, zwiększyliśmy ten. Nie możemy łowić dwa razy w tych samych miejscach, więc poszukamy jakiegoś nowego. Pamiętamy, gdy będziemy zbyt często łowić, możemy stracić łowisko. No tu, tu dużo łowisko jest, widzę. Musielibyśmy poszukać jakiegoś fajnego łowiska. No to wiadomo, jak będziecie łowić zbyt często, stracicie łowisko, stracicie źródło dochodu. Więc warto zmieniać co jakiś czas, płynąć na inne łowiska, odkrywać oczywiście mapę. Najlepiej się odkrywa, wiadomo, dużymi łodźmi, mają wielki, wielki radar. Tutaj mamy bardzo malutki. Radar to jest właśnie to, co kupiliśmy, to ta kulka tutaj. To ona nam odkrywa. Ale płyniemy już 10 węzłów. Także już jest coś. Także będziemy w kontakcie. Sezon drugi. Na nowo. Znaczy to będą kontynuacje. Tylko napiszę Fishing Barents Sea sezon drugi. Bo wypłynęliśmy na te pełne morze. Dobra, tutaj nie ma co. Płyniemy tu. Chciałbym odkryć. Właśnie, ciekawe czy zrobili. Nie, właśnie. Właśnie jest coś takiego, że kiedy mamy ciemne te pole, nie możemy pływać tak zwanie szybką podróżą, o, nazwijmy to tak. Mógłbym używać radaru. Słabo. Tutaj pamiętam, że kiedyś były. I odkryte miejsce. Właśnie. Wszystkie gatunki. Dobra. O! Deszczyk. Siumpi. Kurde, będzie lipton trochę. Nie chcę łowić w tym siedlisku. Podobnie pusty na razie. 125 metrów. Patrzcie, nawet ani jednej ryby nie ma na radarze. Będzie klops, panie. Będzie klops. Czyli już zmienili. Pamiętam zawsze, gdy łowiska były. A tutaj teraz. Zobaczcie. Gdzieś tu. To jest takie duże.
To jest wielkie łowisko, ale nie chcę. Nie chcę właśnie. To jest właśnie najgorsze, moi drodzy, że ta gra uczy cierpliwości. Co mam na myśli? W tej grze tak łatwo nie jest się dorobić, a trzeba się pomęczyć, odkrywać łowiska. Jest monotonna, to fakt, bo tylko łowisz, pływasz, zdobywasz hajs, zrobisz tam jakieś zadania i tak dalej, i tak dalej. Ale uczy cierpliwości właśnie, dlatego trzeba spokojnie podjąć rękawice i pływać, po prostu pływać, pływać. Widzicie, 40 tysięcy zdobyliśmy, tam 50, 51 to było dokładnie, z jednego połowu, pierwszy od razu. Są wielkie łowiska, duże łowiska. Pytanie, czy jeszcze są te orki, co kiedyś, czy wieloryby, tak jak były. I wiadomo, trzeba pomyśleć też nad tym czasem. Musicie patrzeć, na przykład jak płyniecie do oddanego do portu 6 godzin, to musicie przed wyciągnięciem tych mieć również zapas 6 godzin. To jest taki, bynajmniej tak jak ja zauważyłem, wtedy macie, gdy jest niebieski, wtedy macie najlepszy połów na haczykach. Bynajmniej chyba to samo dotyczy się sieci. Mam nadzieję, że te trałowanie poprawili, bo trałowanie to było masakryczne. No co, moi kochani, no to raczej nie będziemy przedłużać tego odcinka. No po co? Ja sobie popływam po prostu, pozdobywam troszkę tego, tych naszych, te Morza Barenca. No i co? Będziemy widzieć się w kolejnym odcinku. Może już coś nam zarobię. Ugryniemy łódź. Może zrobię jakieś zadanko. Nie wiem, cokolwiek mi się uda zdziałać tutaj. Większe, jak widzicie, jest więcej teraz wyboru tych łodzi. Jest jakaś motorówka, jest jakaś tam... jakieś dużo ciekawych takich łodzi, oczywiście nowy dodatek, kraby królewskie, które możemy łowić. Pamiętacie, na Discovery również był program, nie pamiętam, bo też coś tam, połowy na Morzu Barenca, również tylko łowili tam kraby, bardzo niebezpieczne zadanie, bardzo niebezpieczny zawód. No i co? Moi drodzy, ja się z wami żegnam powoli. Do usłyszenia, do zobaczenia. Chciałem powiedzieć. Ze statku. Z łajby jak na razie. Moi drodzy, trzymajcie się gorąco. I jeżeli podobał wam się seria z Fishing Barents Sea, z dodatkiem oczywiście, na nowo, w sezon drugi, zostawcie komentarz, like. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.